Kilka słów o nożykach do cięcia. Najwygodniej jest stosować nożyki z ostrzami segmentowymi, czyli po prostu z tymi ostrzami, które możemy łamać i wyrzucać zużyte fragmenty. Do cięcia folii, pracach takich delikatnych, jak układanie książek, najlepsze są nożyki małe z ostrzami 9 mm. Standardowe 18 mm są mniej wygodne do tych celów. Tutaj mam nożyk podstawowy, metalowa obudowa, dość ciężko się wysuwa, nie ma blokady ostrza, jak mocniej pociągniemy, to ostrze się wysuwa. Do cięcia folii się bardzo dobrze sprawdza. A jeszcze na końcu ma żółtą końcówkę, którą po wyjęciu możemy odłamywać zużyte kawałki ostrze. Drugi nożyk, trochę może lepiej leżący w ręce, w sumie grubszy, z gumową powłoką. Zdecydowanie łatwiej chodzące ostrze, z blokadą, tego już nie wyciągniemy chwytając za ostrze. Również z tyłu ma końcówkę do łamania zużytych nożyków. Ma też dodatkowo jakiś klips, można gdzieś przyczepić sobie do czegoś. No to tyle na temat nożyków, dziękuję.